Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Lama Rama jest to event, który łączy dwa światy, Rocket League oraz Fortnite'a. Powiem wam szczerze, moi kochani, że dzisiaj po raz pierwszy grałem w Rocket League. Gierka mi się naprawdę spodobała, grałem w nią bez przerwy ponad 3,5 godziny, ale to też dlatego, że wykonywałem zadania związane z Fortnite'em w tej grze i dzięki temu odblokowałem sobie nowy plecak, taką kozacką wyścigówkę, smugi, które są dosyć ciekawe, spray emotkę oraz muzykę do lobby. Zadania ogólne nie były wcale takie trudne, jeżeli ktoś grał kiedykolwiek w Rocket League, to sobie z pewnością z nimi lajtowo poradzi. Ostatnie zadania mi sprawiło największą trudność. Musiałem zostać MVP playerem, czyli najlepszym graczem w grze, a zazwyczaj było tak, że jak miałem już dużo punktów, no to ludzie po prostu z gierki wychodzili, no i się te zadanie niestety nie zaliczało. Na tym zadaniu straciłem ponad godzinę życia. Niestety. Jeżeli chcecie, moi kochani, abym nagrał wam odcinek z Rocket League na kanał, no to zostawcie pod tym filmem tak 10 tysięcy łapek i wjeżdżę jakiś kozacki odcinek razem z moją ekipką. Teraz na szybko chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Ta oto osoba wygrywa 100 zł PSC. Mordeczko, odezwij się do mnie na maila. Mail oczywiście masz w opisie. Chciałem wam jeszcze, moi kochani, przypomnieć, że jeżeli gracie w Rocket League, tam też jest aktywny mój kod Farel w sklepie Rocket League. Jeżeli ktoś będzie chciał z niego skorzystać, no to będę mega wdzięczny. Pod ostatnim odcinkiem niestety nie zostawiliście nawet 5 tysięcy lajków. Jest mi mega smutno, dlatego w dzisiejszym odcinku konkursu nie będzie. 10 tysięcy łapek pod tym filmem, no i w następnym odcinku rozdamy te 100 zł PSC. Moi kochani, jesteśmy w grze Rocket League i jak widzicie, ukończyłem już 7 wyzwań z eventu Lama Rama i teraz powinienem już mieć do odblokowania nową emotkę, spray, graffiti oraz przekozacki plecak właśnie w kształcie takiej wyścigówki. Jest ze mną Smalczyk, moi drodzy, dzisiaj. Siemaneczko, gościu. Siemka, siemka. Właśnie loguję się do Epika i uwaga, moi drodzy, mamy do odblokowania oddychanie pod wodą, wyposażamy, do tego mamy Rocket League emotkę, wyposażamy. Mamy zrzut holo danych. Aha, kurde, fajny. Fajne są te smugi. Do tego jest Rocket League, zostaw ślad graffiti oraz wielka trójka, zostaw ślad. Czyli, moi drodzy, niestety wyścigówki nie mamy, ponieważ musimy jeszcze ukończyć jedno wyzwanie, z tego co rozumiem, i muszę zostać MVP meczu, czyli najlepszym graczem w meczu. Dobra, lecę zagrać i za chwileczkę przetestujemy tą wyścigówkę. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy z powrotem na moim koncie. Jak widzicie, otrzymałem prezent Octan RL. Jest to przekozacki plecak w kształcie takiej wyścigóweczki, no jest po prostu czymś pięknym. Wyposażamy sobie go od razu i sprawdźmy, czy on ma edycję skinu. Uwaga, uwaga. Mamy wyścigówkę w dwóch kolorach, no jest po prostu przecudowna. Dajcie znać w komentarzu, czy już odblokowaliście sobie tą wyścigówkę. Mi to zajęło ponad 3 godziny, żeby wygrać wszystkie mecze i wykonać wszystkie zadania. No i żeby zostać oczywiście na końcu MVP meczu, czyli najlepszym graczem w grze. Teraz zagrajmy sobie meczek właśnie z tym plecaczkiem. Plan na dzisiejszy odcinek jest w miarę prosty. Lecimy na Starka, bierzemy furę Ironmana, rozjeżdżamy wszystkie osoby, które chodzą po ziemi. Kto więcej osób rozjedzie, samochodem jest większym szafem. No i po prostu postarajmy się wygrać grę. Zrobimy sobie takie Rocket League w Fortnite. Ja, Smalczyk, lecę na środek po to czerwone cacuszko. Okej, ja tu sobie jeszcze skrzynkę otworzę. Ja mam taki loot stary, że nawet może być stąd spadać. Dobra, 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 poczekaj, poczekaj. Chłopa przeszukałem, mam furę. Gdzie jesteś? Masz furę henchmana? Tego Starka? Rozjechałem chłopa autem. Nice. Jasiorka, sorry, jasiorek. Dawaj kolejny. Kolejny, broke, uciekam. Ja spadam, bo mało HP. Nie no, podnieś się, auto mi leży. Ej, chłop na plecach, chciał pompę. Nice, 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 nice. Masz podki i spadamy stąd, chodź. Let's go, dobra. Szybka akcja, dwóch chłopów rozjechali i ciśniemy. Woohoo! No i to mi się podoba, takie fruwanie po ekranie. Możemy na stację, bo tu sobie wylutujemy matcy, bo mamy ich mało. Nie mamy nic tak naprawdę, ja mam 60. Dobra, lecimy dir. Lecimy rozjeżdżać łebków, zapraszam serdecznie. Czy jest tu coś tutaj ciekawego? Nic nie ma. Lama, lama, lama tam daleko! Po nią pojechał. A, widziałem, dawaj, dawaj. Lama zawsze, wiesz, na propsie. W sumie do Rocket League nawiązuje, ty, bo tam masz takie lamy, że to wiesz. To prawda, to prawda. Ja w ogóle, była już ankieta, czy widzowie grają w Rocket League, czy nie? Jeszcze nie była. A będzie taka? A gracie widzowie w Rocket League? Możecie widzowie napisać w komentarzu, czy gracie w Rocket League, bo jestem mega ciekawy. My sobie ostatnio popykaliśmy w czwóreczkę. Nawet przyjemnie się w to gra. Smalczyk bardzo dobrze to grał, mega w to ogarnia, bo kiedyś grał. Ja to grałem pierwszy raz. Jakbyście chcieli, no to możemy kiedyś jakiś odcineczek wspólny nagrać. Dobra, stary, czy tutaj ktoś będzie? Do wyjaśnienia, jak myślisz? Myślę, że jeden team. Ale tu chłopy na lewo. Pa, wjeżdżam. Dawaj! Dostałem z lewej.
Zero ma na mnie. Dobra, nice. Dawaj, skakuj, jedziemy, stary, dalej. No smalczek, ja tak w ten sposób zginę szybko. Myślałem, że wskoczysz. Dobra, go. A ja tu dobra, robimy Rocket League, tak? Dawaj. Ty, dlaczego 136 na godzinę? Licznik się zepsuł, widziałeś? Nie, nie widziałem. Pomóc ci? Woo! Zobacz, chłopie, widziałeś? A, dziękuję, ty, ja latam. Wow. Trochę chłopaki frwają sobie, nie? Masz jeszcze? Pa! No oczywiście, że tak. Nie! Nie, no nie doleci, nie doleci! Ale fail! Nie pomyślałem, że tak to może się potoczyć. Jeszcze sprawdźmy tu ulicę w takim razie, jak kroki, 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 kroki! Był ktoś. Gdzie? Pra... na dachu, na dachu! Buduj schody, buduj schody, buduj schody! Dawaj schody! Dawaj! Dawaj! Minus kef. Nice! Nice, nice, nice. Ja go niestety mi stałem. O, jakiego fajnego miał tego złotego taktikala! Teka, 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 przepraszam, przepraszam, no. Miał kewy? Nie miał oczywiście kewów. Nie miał. Dawaj, wsiadaj, jedziemy dalej. Go! No, teraz to wow. Można fruwać, nie? Ja jeszcze kilot? Nie, 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 matce, ty! O, 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 Kevik, dawaj! Jadę. OMG, nie sądziłem, że zatrzymamy się do zera. Halo, panowie, jesteście gdzieś tutaj w pobliżu? Są na prawo. Pa. Dawaj. Kurde. Ło, ale mam laser, stary. Jest lipa. Wal apteczkę szybko. A biorę helikopter. Dobra, on dostał snajperką, nie żyje ten mój. Dobra, ja go widzę. Mam kewy, chcesz małe kewy? Rzucę ci. Dobra, dawaj. On respi ziomka, stary, respi ziomka. Serio? No, no, no. Tam jest jeszcze dwóch, uważaj. Ale gdzieś tu blisko przy nas. Dostał do mnie mega spray. Jeden bez kewa. Dawaj. Dobra, mnie. Idę, idę. Nie żyję. Nadal jestem. Oni nie wiedzą, że ja umarłem. Ja dobra. Pierdzielę, ale ja zbifowałem teraz, stary. Chillera i utopia, spokojnie. Chodzę tu. Na mnie! Dawaj, wcisnę mu dach, dawaj! Zero ma? Super. Leżę, leżę, charge mi wjechał. No, 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 nice. Ja uciekam po schodach do góry, na spokojnie. Jechać do mnie, jechać do mnie. Jestem tu. Cofnij się, zamknij, 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 okej. Okay. Ale jest dym. Musisz jechać autem już. Mi się zdaje, masz mnie szaptekę. Dwóch jeszcze mam, ty! Ja uciekaj, spadam, uciekaj, 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 uciekaj. Zabiłem go jak coś. Leczę się apteką dalej. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Czy żyjesz? Ja bym nie, dobił mnie, dobił mnie. Bardziej, bardziej mnie widział, wiesz? Takie życie. Takie życie, no niestety. Czy jest na dropie, to lipa. Że ta górka będzie szczęśliwa. No zobaczymy, zobaczymy, okaże się. Dobra, tu nikogo nie było, więc masz co, bugi. Nic ja specjalnego. Białe, byle jakie w sumie. Tylko nie uderz w kanister, nie? Please. Wyzwanie robimy? Tylko zobaczmy jeszcze tą chatkę. No tutaj koło jeziorka może coś być ciekawego w sumie. W sensie jest, ale czy ktoś to lutował, to jest największe pytanie. Nie, raczej, zobacz, bo... Lutowane. Słowisko, to pokczam. Ła! No nie! Travis Scott stał za drzewem. To jest niemożliwe przecież, że gościu stoi za drzewem i czeka. Ja pierdzielę. Mastermind, no. Także moi kochani, dzisiaj niestety tylko czwarte miejsce, ponieważ nie mam więcej czasu, żeby podjąć kolejną próbę. Muszę niestety już dzisiaj zejść z komputera, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, łapeczka w górę, subskrybujcie kanał, wspierajcie z kodem FAREL, wbijajcie też na pixyshop.pl po przekozackiej koszulki, a my widzimy się już w następnym odcinku z gry Fortnite. Trzymajcie się, cześć!